rada, czy ona lepsza, czy gorsza, ale tam ich 9 osób chyba jest. 15? 15. Bo widzi pan tam, 9 coś do czegoś. Nie, 8 do czegoś zawsze. No, na, widzi pan. I nadal jest ten konflikt. Pan jako wójt, może dobry, może zły, to niech tam historia oceni, ale nadal jest. No. Nie, lepiej mieszkańcy nie oceniają. No nie, niech tak będzie. Bo to no, ich ludzie, historia. Dokładnie. Ale jest, nadal jest niedobrze. No i tu trzeba to zerwać, albo się pogodzić. Proszę Państwa... Jak Kaczyński z tych, nie pogodzić, ale woda. Trzeba to zrobić tak, bo to się nie podoba wiele osób. Nikt panu tego nie mówi, bo to nie jest tak, że... czasami mówią. Ale to nie jest tak, że tylko jedna strona, rada jest winna, czy ludzie są... Ale... Wina jest po trochu po wszystkim. Państwa, i trzeba, nie trzeba się zawściekać jeden na drugi, tylko... Jakoś, no nie mówię musisz mówić ludzka, ale jakoś patrzeć na interes całości. Nie każdy kandydat i każdy wcześniej, każdy obiecuje złote góry, choćby o tym azbestowych rurach, pan nie wspominał o wodociągu, ale w programie na pewno jest. Przed każdymi wyborami, jeszcze dotyczy z tego starego, co znacie. Lewicy. Też obiecał, on był kubę lat, nie? Przed zawsze myślimy o tym, robimy. A rury nadal azbestowe istnieją i tak dalej. To jest inwestycja, rozumiem, że nie jest. Tu się z budżetu gminy nie da zrobić. Ale nie obiecywać. Powiedzieć nie wiem, może zrobię. Ja się z panem zgadzam, ale niech pan popatrzy w tej chwili na drugą stronę. Zatwierdzono, rada zatwierdziła mi budowę kanalizacji do Oblast Księży. No. Do obiektu turystycznego, takiego przysłowiowego domu budowy nogami, który miał powstać. Inwestycja bezsensowna. Budowę nie powstał, planów nawet chyba nie ma, a my zrobiliśmy wodociąg. Kanalizację, przepraszam, słusznie. I dlaczego tych pieniędzy nie wydać na lepsze zadania? Ale o tym decydują radni, proszę Państwa. Ja robiłem tą inwestycję z przekonaniem bez sensu, ale robiłem, bo ja ją miałem wpisaną w plan inwestycyjny. Następny przykład. Niedaleko szukać, Wojszy. Robię oświetlenie na starej wsi przygodowej. Koniec starej wsi na samym dole. Robię tam oświetlenie, bo tak zadecydowali radni. A druga część Wojszyna, przy głównej drodze, gdzie nie ma chodnika, gdzie nie ma nic, samochody jeżdżą, dzieci jeżdżą albo do jednostka, albo do kupa, do szkoły i nie ma. Jak mnie ktoś zapyta, panie wójcie, gdzie pan zrobił oświetlenie? Przy głównej drodze tej części Wojszyna. Nie na końcu starej wsi. Ale mówię, nie, ale to już istotne. W tej chwili, bo ja nie po to mówię, że żeby tam, nie, tylko chodzi o to, że tak naprawdę wybór tych zadań, bo to co pan mówi, na pewno lepiej było zamiast tej kanalizacji do oblast księży, że ja teraz się muszę zastanawiać, skąd wziąć ścieki, żeby projekt, proszę państwa, rozliczyć. No bo nie ma inwestycji, nie mam ścieków, nie mam, no nie mogę tego rozliczyć. Muszę dołożyć znowu, żeby przynajmniej jedno czy dwa gospodarstwa podłączyć, żeby miał jakiś ściek. I aż się prosi, że na przykład takie zadanie typu wymiana rurociągu na szkole była ważniejsza niż ta budowa tej inwestycji w oblasku. Tego się nie da zrobić, bo w jednym czasie wszystko trzeba się w miarę inwestycje światła, jak nie było tyle lat, jeszcze rok czy pięć też przeżyło. Niech pan ściągnie ludzi z kapitałem. Tak jest, to jest podstawa. Ludzi z kapitałem, dać im światło i dać ludziom dookoła możliwość coś zarobić. Jak co, to macie dać też głowę. Tak jest. Dać ludziom, żeby ludzie byli zadowoleni z gminy, a jak z gminy, to będą z wójta. Nie będą gadać na wójta i rada się nie będzie kłócić, bo nie będzie. Już się przyzwyczaiłem, że na nie będzie więcej pieniędzy, będzie gorzej dzielić. Nie ma do tego. Tak, łatwiej się wytłumaczyć, jak nie ma. Nie? Ale nie, ale wtedy widać, że zrobiłem tu. A to, że tam kawałek drogi pan zrobił, czy chodnika, czy światła, to pan ma z urzędu powiedzmy. Tak jest. I bez dyskusji. Tak będzie z dziury, to pompownie, inne, pompy i zamiast dwie, to jedna. No ja wiem, ale wie pan, to są kłopoty finansowe. Zgadza się, tylko się. Tu każdy musi zrozumieć, pan się nie musi tłumaczyć, powie zamknij się, bo ty tego nie rozumiesz. Tylko nie ładnie tak powiem. Nie, chciałem. Zrobił pan trochę tego. Nie, proszę państwa, ja chciałem podać jeden przykład. No. Bo rok temu spotkaliśmy się gdzieś tam w połowie października, pojawiłem się w gminie. I
Od czego zaczęliśmy? Od zakładu gospodarki komunalnej, bym przestał istnieć. Ale trudno. Taka była decyzja, taką uchwałę, ja nie krytykuję. Ale wziąłem się za sprzęt, który był w zakładzie. Jeden traktor zepsuty, oczyszczarka zepsuta w krzakach, pług zepsuty w krzakach, ten do nawozu taki mamy rozsiewacz do piaskowania drogi w krzakach. No uważam, że bez sensu. Muszę to naprawić. Z gospodarskiego punktu widzenia nie dopuszczałeś. Ja mam tyle sprzętu zepsutego, który stoi w krzaczorach i nikt o to nie dba, nie? Dobry pomysł, ale nie zawsze działa. Powiem przykład z zimy. Proszę Państwa, wziąłem wszystkie oferty, które zginęły do gminy, do odśnieżania. Cztery oferty. Czterech panów odśnieżało naszą gminę, tutaj mieszkańców. Było za mało. Nie było możliwości. Nie chciałem posiłkować się puławami, bo to jest dużo drożej i na pewno wolniej. Bo dobrze, muszę najpierw siebie odłowić, później odmawiają wioski. Wydawało się, że cztery osoby z pługami, z dużymi pługami, z dużymi ciągnikami wystarczy. Nie! Nie wystarczyło. Jak listopada, decyzja należy do Was, Wasze następne 4 lata także należy do Was, także zapraszamy jeszcze raz w swoim imieniu kolegów radnych, także proszę o głos rozsądku i do zobaczenia.